Witajcie bardzo serdecznie dzisiaj w nieplanowanym odcinku, albo raczej planowanym, ale niekoniecznie o tej godzinie. Przepraszam was, że dopiero o tej godzinie, ale no. To jest film tak naprawdę o linii kolejowej numer 281, która zostanie zrewitalizowana. Dzieje się to już na stacji w Więcborku, zostały wymienione podkłady, podsypka oraz szyny. Prawdopodobnie będzie również robiony odcinek Więcbork-Chojnice, również równowokraińskie. Nakłon nad Noteczą, Studzienki, nakłon nad Noteczą. Ja zachęcam do poparcia rewitalizacji. Ludzie młodzi mogą wiele. Także ja zachęcam po prostu popierania rewitalizacji linii kolejowej nr 281. Bez łaski marszałka Całbeckiego, który po prostu od lat, zamiast wpisać to na rezerwę albo chociaż do planu transportowego, od lat to niszczył. Oraz rząd PO-PSL, które też to niszczyły. Także, no. No dzieła. Ludzie młodzi mogą wiele. Do zobaczenia być. Mam nadzieję, że już zremontowanej linii kolejowej. Cześć.